Witajcie moi drodzy, jest 3 listopada 2021 roku imperatorskiego, a dzisiaj będziemy przeglądać newsy z wczoraj, czyli z 2 listopada. Tak, stwierdziłem, że będę zmieniał tą datę, więc jak wrzucam, to wrzucam dzisiaj z wczoraj, ale data będzie wczorajsza, a ja będę się witał z dzisiejszą. Zgubiliście się już? Bo ja tak. Dobra, słuchajcie. Przede wszystkim zaczynamy od Rumor Engine i zaczynamy od tego drobiazgu, który tutaj nam się pojawił. I teraz co to może być? Definitywnie jest to jakieś odnóże. Definitywnie wygląda to jak jakaś nóżka jakiegoś potwora. Cały czas tu mówią o squigach, ale ja wiem, że squigi mają trochę dłuższe nóżki i nie wyglądają one tak, bo pazurki trochę inaczej wyglądają. Więc nie mam zielonego pojęcia, co to może być. Na pewno będzie coś to skaczącego albo jakaś rączka dodatkowa z jakiegoś może większego squiga. Kto wie? Nie mam naprawdę pojęcia. Są jakieś takie, tutaj zobaczcie, są jakieś takie pryszcze, takie jakieś dołki. Trochę to wygląda, nie wiem, trochę to tyranicko wygląda, takie łączenia. Trochę mi się to z Tyranid Warriorami kojarzy. Może, nie wiem. Raczej bym stawiał, że to coś do fantaziakowej części Warhammera będzie, czyli do Sigmara lub do Underworlds lub do Warcry'a. Nie wiem tak naprawdę. Powiem wam szczerze, nie mam zielonego pojęcia. Jest to pierwszy raz, kiedy nie mam pojęcia, co to jest. Wydaje mi się, że to jest noga, że tu jest udo i tu jest montaż do reszty ciała. I to jest taka nóżka, która leci w powietrzu. Natomiast nie mam zupełnie pewności. A jak nie mam pewności, to idę do następnej rzeczy, gdzie pewność jakąś mogę mieć. Czyli następny news. I tutaj, słuchajcie, jest kilka informacji, co możemy zdobyć w Warhammer Store'ach, czyli w sklepach Warhammera, czyli w Polsce niestety tylko w Warszawie, w Złotych Tarasach. No a co możemy zdobyć? Możemy przede wszystkim zdobyć kolekcjonerską monetę z Red Gobo w czapce Świętego Mikołaja. Jeśli ktoś je zbiera, to spoko, kosztują 17 euro chyba na stronie. Można sobie kupić, jeśli to są te same monety, ale nie wydaje mi się. No to są monety kolekcjonerskie, do których dostajecie taki sobie, o, możecie dostać taki, jak się nazywa, klaser, no i 12 takich monet w roku chyba i tak co roku sobie to zbierać. Nie jara mnie to, zupełnie nie służy to zupełnie do zupełnie niczego i jest to zapychacz półki tak naprawdę, a ludzie się pewnie o to będą zabijać. Kolejną rzeczą, jaką możecie zdobyć, to są squigi. I ponieważ wyszedł teraz ten squig, Red Gobo na squigu i w ogóle, to stwierdzili, że będą otwierać te pudełka z squig heart i każdy będzie dostawał tego squig, jednego ze squigów. Nie pamiętam, jakie są warunki na to, żeby otrzymać takiego squiga, ale jak pójdziecie do sklepu, do lokalnego swojego Warhammera, jeśli w Polsce, to oczywiście w Warszawie, i się możecie dowiedzieć, co trzeba zrobić, aby takiego squiga otrzymać. No i tu kolejna informacja, to jest bardzo, bardzo fajne, powiem wam szczerze. Na początku myślałem, że jest to zestaw kolorów, którymi można pomalować Red Gobo i stwierdziłem, że fajnie by było, gdyby zaczęli robić takie zestawy. Natomiast nie jest to taki zestaw, jest to zestaw farb. Znaczy możliwe, że one będą przygotowane do pomalowania Red Gobo. Bo tutaj zobaczcie, or just pick any 10 paint pots you like, you'll still get one free. Więc get all the colors you need with Christmas Picks and Mix Market. Więc wydaje mi się, że to może być tak, że one, te kolory są tutaj takie wrzucone i one są do pomalowania Red Gobo, ale możecie też wymienić sobie te kolory i jedną, i uwaga, najdroższą dostaniecie za darmo. Z reguły w takich promkach jest tak, że najtańszą dostajecie za darmo, tak? Że kup dwie, trzecia, kup trzy rzeczy, płacisz tylko za dwie. W nawiasie trzecia, najtańsza jest za darmo. Albo jest za złotówkę. A tutaj zrobili promkę, że ta najdroższa farba, czyli na przykład możecie sobie wrzucić techniczną farbę, jest za nic, za darmo. Dostajecie ją ekstra, czyli płacicie tylko za 9 farbek. No moim zdaniem fajne. Niech będzie. Jest to coś, co przyciągnie ludzi i fajne pudełko, które można sprezentować komuś. No i może się, nie wiem, czy GW mogłoby się ocknąć i zacząć robić takie zestawy 10-12 farbek, które są takie tematyczne. Sądzę, że dla początkujących ludzi byłoby to całkiem niezłe. Niekoniecznie z modelami, czyli na przykład kupujemy sobie starter, tak jak teraz będzie ten starter nowy Adeptus Custodes i Jean Steel Carls, i do tego będą dwa pudełka z farbami. I w tym będzie pędzelek na przykład. I moim zdaniem to byłoby całkiem
w pytę po prostu. Czyli mamy 12 farby, którymi możemy pomalować Adeptus Custodes. Mamy 12 farby, którymi możemy pomalować Jane Steeler Cults. Super. Bardzo byłoby to fajne, szczególnie dla ludzi, którzy zaczynają lub dla ludzi, którzy są sobie chcą uzupełnić farbki. No i ostatnią rzeczą, którą możemy sobie tam pozdobywać, to oczywiście znowu pewnie w Warhammer Store'ach możemy tylko zdobywać te Battle Honors, możemy wykonywać te taski, no i tam możecie zdobyć piórniczek taki na pędzelki, który jest całkiem przydatny, jeśli dużo jeździcie, albo macie takie mobilne stanowisko, że czasami malujecie w klubie, czasami malujecie w sklepie, czasami malujecie w domu u kogoś, w pracy, nie wiem, kostki i klaserek taki na różne karty stratagemów i na karty tych. War Scrolle to się chyba nazywa w Sigmarze. I szkoda, że takich War Scrolli, datasheetów nie ma do 40. No ale to pewnie jeszcze przyjdzie nam poczekać. Więc to jest kolejna rzecz, którą możecie zdobyć. I ostatnia rzecz, nie ostatnia. Mamy Warcry, a później będziemy mieli jeszcze jedną rzecz. Mamy trochę informacji na temat bandy Tarantulos. Tarantulos Brood z Warcry'a, tej nowej pajęczej bandy. No i tutaj mamy informacje, na przykład mamy szefuncia pokazanego, który kosztuje 180 punktów. Pamiętajmy, że gramy na 1000 punktów, więc on zajmuje praktycznie 1/5 naszej całej bandy. Mamy specjalne umiejki, czyli nie wiem, czy kojarzycie, ale w Warcry'u się rzuca kilka kości, chyba 6 czy ileś kości się rzuca i zbieramy sobie duble, zbieramy sobie triple i kłady? Nie wiem jak po polsku, kwarty? Cztery kości te same. Nieważne, w każdym razie możemy wtedy to wykorzystywać i zagrywać różne umiejki. Jedną z takich umiejek jest Tarantulos Brood, nie wiem właściwie. I mamy Skittering Ascent, więc jeżeli wrzucimy sobie dubla, jakiegokolwiek, nie ma znaczenia jakiego, to na jedną aktywację tego jednego naszego zawodnika możemy ignorować totalnie dystanse pokonywane w pionie. Więc możemy się wspiąć na absurdalne wysokości i jeszcze przejść swoje jakieś tam dystanse. Czyli jak on ma ruchu na przykład, gdzie on ma ten ruch, 6, to możemy się ruszyć 3 cale do ściany, 20 cali do góry i 3 cale do przodu. Możemy kogoś naprawdę nieźle zaskoczyć. No są to pajęczaki, są to taka rasa, klan, gang pajęczy. Następnym jest Scuttling Symbiosis i to jest coś dla pajączków. I jeśli zobaczycie tutaj, są takie pajączki, gdzieś były, gdzieś je widziałem, czekajcie, może tutaj przeskoruję. O, tutaj, poniżej były. Są takie pajączki, które są no, elementem bandy, możemy sobie wyposażyć. I teraz tak, jeżeli wrzucimy jednego dubla, to możemy tego dubla wykorzystać na jeden przyjacielski Spider Swarm, czyli taką płytkę, która jest w 6 calach od innego zawodnika lub w 9 calach od zawodnika, którego abilitka jest 4 lub większa. A nie, jeżeli... Okej, już rozumiem. Jeżeli dubla, którego wybieramy na wykorzystanie, do wykorzystania przy tej umiejce, jest to jedynki, dwójki, trójki, czyli dwie jedynki, dwie dwójki, dwie trójki, to wtedy wybieramy sobie jeden model przyjacielski w 6 calach od tego modelu, na którego zagrywamy i możemy ruszyć ten model. Jeżeli wrzuciliśmy na kostkach dwie czwórki, dwie piątki lub dwie szóstki, to wtedy możemy to zrobić w 9 calach, czyli tak jakby nie dwuetapowy, tylko o dwóch różnych siłach, dwóch różnych poziomach, że tak powiem, umiejka. Kolejnym dla pajączków jest, jeśli dobrze pamiętam, nie, to nie było dla pajączków, to było po prostu, co możemy zrobić z kładem. Możemy zaatakować tym kładem, na przykład, czyli tym kładem, tymi spider swarmami przeciwnika i zobaczcie teraz, co tutaj się dzieje. Wykonujemy atak, jeden bonus action, jeden bonus attack action, czyli zarządzamy i teraz patrzcie, co się dzieje. After that attack action, czyli po wykonaniu tego ataku, rzucamy kostkę, ilość kostek równą wartości tej abilitki, czyli jeśli mieliśmy kłada złożonego z 4 trójek, no to rzucamy 3 kostki, jeśli mieliśmy kłada złożonego z 4 szóstek, to rzucamy 4 szóstki. Jeśli wyrzuciliśmy jakiekolwiek szóstki, nawet jeśli mieliśmy rzucić trójki, wycelowany fighter nie może wykonać żadnych akcji ruchu, ani akcji odłączenia się do końca tej battle rundy. Dodatkowo, jeśli rzuciliśmy trójki lub więcej, jeśli rzuciliśmy 3 lub więcej szóstki, możemy zaalokować 10 damage'u do tego fightera, czyli technicznie możemy go zabić, bo jeśli zobaczycie sobie na przykład ten fighter ma 18 życia, więc to jest boss i to była praktycznie połowa jego
życia, także całkiem nieźle. No i mamy tutaj jeszcze Doom Weaverów, to są ci kolesie, którzy tam mają włóczkę i mają jogę, jakieś szydełko. I oni mogą sobie robić różne ciekawe rzeczy. No i to jest ich karta, coś mi się przewija dziwnie dzisiaj. 80 punktów koleś kosztuje, dwa różne ataki, 4-5 damage'u na krytykach zadaje, no całkiem nieźle. No ale Tarantulos Brut jest na potrójnej kości, możemy sobie wystrzelić Envenomed Projectile i wybieramy sobie cel w 6 celach od tego fightera i rzucamy dwie kości. Za każdą czwórkę lub piątkę przypisujemy temu naszemu przeciwnikowi numer ilość damage'u równą tym trójką, które tutaj wyrzuciliśmy. Czyli znowu, jeżeli wyrzuciliśmy 3 trójki, to dajemy mu 3. Jeżeli wyrzuciliśmy 3 szóstki, to dajemy mu 6 damage'u, tak? Pamiętajcie, bo to jest rzecz, na którą ja się nabrałem kiedyś. Allocating a number of damage points that fighter equal to the half value of disability właściwie. Nie powiedziałem, do połowy. Czyli tu trójki społawiamy, że tak powiem. Szóstki, czyli nie będziemy 6 damage'u, tylko 3. To się robi na szóstkach. Czyli jeżeli już wrzuciliśmy czwórki, piątki, to cokolwiek tutaj żeśmy wrzucili, to połowę tego damage'u zadajemy. A za każdą szóstkę zadajemy ten po prostu damage. No, mam nadzieję, że nie zakręciłem wam w głowach za bardzo. Więc to jest tak, to jest, kurczę, fajna ta banda, bardzo nie mogę się doczekać, aż wrócę do Warcry, bo to był naprawdę fajny system, fajnie się w to grało. Czasami gry bywały jednostronne, ale no można sobie poszaleć z figurkami. No i poza tym te figurki można też używać do Rain in Hell. I ostatni news, taki już mini news, do Horus Heresy wyszła kolejna Exemplary Battle, to już chyba trzecia czy czwarta. I w tym momencie mamy Siege of Hydra Cordatus. Lore, bla, bla, bla. Możecie sobie zobaczyć, że dostajemy znowu bardzo fajnie to wydane w PDF-ie całą historię bitwy i zasady jednostek, które możemy troszeczkę inaczej wykorzystać. Mamy Iron Warrior, Dominator, Cohort i to chyba wszystko. To chyba wszystko, tak. Sundering of the Kingdom, bla, bla, bla. A, są dwie misje, przepraszam, są dwie misje. Mission 2, Vengeful Strike, tak, tam są dwie misje. Mission 2, a tu jest Mission 1 gdzieś? Mission 1, The Iron Tide. Aha, czyli tam były zasady, lore i zasady do tej jednostki, a później mieliśmy dwa scenariusze. Okej. Okay. Fajnie, że wydają takie rzeczy, podoba mi się to. Jest to jakieś rozwijanie w tym czasie przejściowym, dopóki nie wydadzą jakiegoś nowego starteru albo coś. Natomiast daje nam do zrozumienia, że nie uważa Games Workshop tego systemu za martwy. A to jest dobra informacja. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo za bycie ze mną i zapraszam do następnej bulwarówki następnego dnia lub kiedy tam mi się bulwarówkę zdarzy zrobić. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, hej!